Widać, jestem Wojtek. Dzisiaj ostatnia mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, że do końca doczytać artykuł. Część wojny o Badaw mamy część 13. Było kilka miesięcy przerwy, więc zapraszam do odsłuchania poprzednich odcinków, co tam się działo, a my słuchamy, znaczy wysłuchacie, ja czytam dalej. Na północnym wschód od kopca dominar leżał pałac cierni. Wbudowany w wyżynę z wulkanicznej skały, wznoszącą się ponad poziom miasta, składał się z dominującej olbrzymiej, zdobionej cytadeli otoczonej przez rozległe dziedzińce z ustawionymi w rzędach posągami i przypominającymi minarety wieżami strzelniczymi, które najeżone wręcz były laserami obronnymi i bateriami artylerii odłamkowej. Było, e, do, było to serce dominium astralnych szponów pieczara ty, tyrana z Badab. Ponad pałacowym kompleksem w kopule mijającego się światła rozpościerała się tarcza, zasilana e, zasilane zasi, wielkiej mocy generatorami pole siłowe, które dezintegrowało wszystko, co go dotknęło, a było w stanie oprzeć się nawet potędze ognia okrętów wojennych nad sobą. Gniazda ogniowe, które rozpościerały się na podzamczu, nie były jednak tak nieprzeniknione i to na nie, niczym ostrze kata, z niezrównaną precyzją spadły gwiezdne widma. Kapsuły desantowe spadające, spadając strzaskały zdobione kopuły, a uderzały tak celnie, że łamały i przewracały cienkie jak źdźbło maszty auspeksów. Pomimo gradobicia pocisków, które powitało Gwiezdne Widma, ponad 500 braci bitewnych zdołało przetrwać lądowanie, do którego przystąpiło ich 700 i rozpocząć właściwe oblężenie potężnie bronionego Pałacu Cierni. Bitwa była zaciekła, a Startes napotkali przebiegle ukryte śmiertelne pułapki i nie mniej śmiercionośne, silnie ufortyfikowane pozycje obronne. Toczono brutalne walki w zwarciu przeciwko grupom szturmowym astralnych szponów, które przystępowały do kontrataku z zamaskowanych zasadzek. Wymuszali tym samym na lojalistach okupienie każdego pokonanego skrawka terenu niebotycznymi ilościami krwi. W obronie muru siłowego z podziemnych bunkrów i hangarów wylały się dosłownie landrejdery i predatory. Ta siła została jednak zrównoważona pod oddziałami dewastatorów i drewnotami, które prowadziły ogień ze strzaskanych wcześniej cytadel i obronnych minaretów. Otwarte przestrzenie dziedzińców stały się śmiertelnymi polami ostrzału, gdzie nacierający na równi z obrońcami byli wręcz mieleni ogniem ciężkiej broni maszynowej, co przeistaczało szturm i oblężenie w krwawą walkę na wyczerpanie. Szala zwycięstwa zaczęła przechylać się w kierunku nacierających, gdy szturmowcy zajęli wulkaniczne granie i włączyli swój ogień do stawki, umożliwiając, Teraz wsparty, wspartym, wsparciem ogniowym, gwiezdnym widmom wznowienie natarcia. Zaraz po tym teleportaria na orbicie namierzyły nadajniki na planecie i kolejne wsparcie dołączyło do nacierających. Na powierzchni planety przybyli terminatorzy. Pomimo tej nieposkromionej wręcz potęgi, cytadela wciąż się utrzymywała. Pole siłowe Pałacu Cierni pozostało nieprze nieprzebite, wiele ataków zostało odpartych gdy astralne szpony ciskały burzą ognia szturmujących, wykorzystując wysokie mury do zabójczych kontrataków. Nawet po nadejściu posiłków z Synów Meduzy, nawet po nadciągnięciu tytanów klasy River z Legio Crucius, lojeliści nie mogli się przebić. Oblężenie Pałacu Cierni stanęło w zabójczym impasie. Nad kopcem Dominar i leżem Tyrana zapadała prawdziwa noc, a walki i zabijanie niepodzielnie panowały wokół. Niedługo rozprzestrzeniły się do pomniejszych kopców i stref przemysłowych planety. Słupy dymu z płonących miast zagęściły ciemność nocy do poziomu smoły, w mgle zatapiając nawet obraz elektronicznych odczytów auspeksów znajdujących się na orbicie okrętów. Tytany prześladowały już zrujnowany krajobraz miast. Eee... Miażdżąc najmniejsze nawet napotkane przejawy oporu, systematycznie równając z gruntem manufaktoria i osiedla mieszkalne, gnając przed sobą uchodźców i uciekających żołdaków legionu tyrana w nieskoordynowanym roju. Niewiele da się powiedzieć o działaniach Hurona podczas tej przepełnionej destrukcją nocy. Cóż czynił? Nie wiadomo. Niektóre źródła donoszą, że widziano go niemal w każdym rejonie obrony na terenie pałacu, gdzie odrzucał z pogardą zdruzgotane ciała swych pokonanych przeciwników, z rykiem drapieżnika, okazując swój opór. Inne historie przedstawiają go w sali tronowej, samotnego w ciszy, beznamiętnie wpatrującego się w mieniącą się holosferę, obserwującego, jak wszystko, co zbudował, obraca się w perzynę. Czego nie, obraliby, nie obralibyśmy? Zaprawdę można z całą pewnością stwierdzić, że żaden z jego astralnych szponów nie poddał się swemu losowi. Do ostatniego walczyli tak długo, jak długo starczyło im sił czy to w pałacu Cierni, czy na ulicach miast Uli, czy w obronie stacji orbitalnej oddali swe życie w ogniu furii, gniewu i odrazy dla przeciwnika. Drugiego dnia szturmu o świcie, by doprowadzić sprawę do końca, Karharodoni wzięli sprawy w swoje ręce. Skierowani przez wysokiego lorda dowódcę -Kalna, e, Kaln do atakowania infrastruktury planety i uniemożliwienia zorganizowania jakiejkolwiek obrony, opracowali własny plan realizacji zadania. Jak nie trudno zgadnąć, sięgał on ekstremów, do których tylko oni byli zdolni. Po zmierzeniu sił legionu tyrana, które broniły miasto i podpaleniu ich bez większych emocji kontynuowali swój plan. Grupy uderzeniowe skierowano głęboko pod powierzchnię planety, rekiny sabotowały starożytne, jądrowe i geotermalne reaktory, które zapewniały energię kopcom i wiecznie głodnym stacjom obrony planetarnej, jak całe Bada Primaris, długie i szerokie, a w sumie na powierzchni jego sfery, zasilania albo zabrakło, albo podskoczyło do poziomów przepalających instalacje. Miasta ule zatrzęsły się w posadach, a wieże obronne zgasły lub wręcz runęły. Planeta dostała tektonicznego szału, całe dzielnice kopców zapadały się w powstających ziejących rozpadlinach, które dodatkowo, momentalnie, wypełniały się wrzącą lawą. Teraz, gdy śmiertelny cios został zadany, a sprawiedliwość imperatora dosięgła zdradzieckiego bada, kracharodoni rozpoczęli ciche i zdyscyplinowane wycofanie z powierzchni. Niespodziewana przerwa w dostawach energii dała lojalistom tak bardzo potrzebną wyrwę w, w liniach defensywnych pałacu i umożliwiła natarcie. Jak tylko pole siłowe i inne systemy obronne zaczęły migotać, szturmowa grupa zadaniowa Gwiezdnych Widm zdołała wedrzeć się do katakumb i sieci bunkrów niższego poziomu Cytadeli. Kapitan Zrukal Androkles przedzierał się do wnętrza Cytadeli i do serca przeciwnika na czele swych terminatorów i szturmowych marins. Natarcie było brutalne i nieustępliwe, jego postęp naznaczony bojowym młotem energetycznym i detonowaną ścianą. Naprzeciw nich stanęły najbardziej fanatyczne i przepełnione nienawiścią astralne szpony, które mógł wytworzyć ich miod. Ich okraszone szkarłatem pancerze w niczym nie przypominały niegdyś dumnych obrońców Imperium. W międzyczasie okrutne wstrząsy pod powierzchnią planety, biegnące wzdłuż całych starożytnych wytworów geologicznych, wypluwając lawę i radioaktywny popiół, dawały znać, że bada primaris obumiera. Mur bastionowy Pałacu Cierni został ostatecznie sforsowany, razem z sobą załamując pole siłowe. Gwiezdne widma przystąpiły do szturmu na gruzy cytadeli. Przewrotny los, jak to z nim bywa, poprowadził Androklesa na nikogo innego, tylko wprost na Lufta Hurona i jego osobistą, elitarną Straż Przyboczną, którzy próbowali zbiec z planety przez te podziemne przejścia. Prawdopodobnie grupa próbowała się dostać do zamaskowanej jednostki awaryjnej ukrytej zawczasu w tych tunelach. Potyczka następująca po spotkaniu była szybka i krwawa, gwiezdne widma zostały wybite co do ostatniego Astartes. Dane odzyskane z pancerzy wspomaganych zabitych z obu stron ujawniły, że kapitan Androkles został powalony przez samego Hurona, który, przekonany o jego śmierci, w swej ignorancji ruszył dalej, zwyczajnie robiąc krok nad pokonanym bohaterem. Choć jego życie nieubłaganie go opuszczało, wysilając ostatnie siły kapitan zdołał skierować Meltę Wybuch. Melta Wybuch wprost na Hurona, co praktycznie na praktycznie zerowym dystansie, zadając mu śmiertelny cios. Detonacja uderzyła starożytne pazury, e, których noszenie stało się dla tyrana wręcz nawykiem, a te eksplodowały okrutnie uwalniając zgubne uderzenie energii. Płonące prawe ramię tyrana i większość prawej strony jego korpusu, resztka jego płonącego pancerza opadającego na ziemię. To był ostatni obraz zarejestrowany przez autozmysły pokonającego kapitana. Niedługo później, gdy druga grupa uderzeniowa Gwiezdnych Wirm weszła do komnaty, napotkano pozostałości walki wręcz i kawałki tkanki, które, jak ocenili biegli sądowi z Magos Biologis, należały do tyrana. Reszta ciała Lukta Hurona nie została jednak odnaleziona, tak zresztą jak nie odnaleziono mistrza kuźni astralnych szponów Armenusa e, Valtexa, który również brał udział w bitwie. Dalsze dochodzenie, czy solidniejsza i dokładniejsza eksploracja niższych poziomów pałacu cieni, okazała się jednak niemożliwa ze względu na błyskawicznie pogarszającą się sytuację na bada Primaris. Rozwijające się już samoczynnie zniszczenia pod ulami bada Primaris zbierały swe żniwo. Wstrząsy tektoniczne, erupcje wulkaniczne, wszystkie żywiołowe klęski narastały w tempie wykładniczym. Spowodowało to przerodzenie się kampanii oczyszczenia i podboju Badab w chaotyczny odwrót. Wszystkie jednostki, bez względu na typ i rodzaj, czy to lojalistyczne, czy secesjonistyczne, zostały skierowane do podejmowania sił na powierzchni, byle tylko umożliwić zdesperowaną ucieczkę. Nastąpiła anarchia i ruina. Szacuje się, że większość populacji planety wyginęła w przeciągu solarnych dni. W miarę jak zagubienie narastało w opanowanym przez zniszczenie układzie, nawet kilka lojalistycznych transportów zostało zestrzelonych przez własne blokady. Według źródeł co najmniej jedna zdolna do podróży przez osnowę jednostka zdołała przedrzeć się przez blokadę i ujść z układu BADAP. Kolejne dane wywiadowcze wskazują... Że na pokładzie znajdowało się około 200 astralnych szponów z, Arnym, z Armenusem, Walteksem na czele, a wraz z nimi ranny mistrz upadłego zakonu. Mimo tego, wojna o Badab wreszcie dobiegła końca. Po konkluzji śmierci świata Bada Primaris pozostali secesjoniści w szeregach zakonów astralnych szponów, katów, wojowników modliszki i lamentujących zostali poddani procesowi prowadzonemu przez specjalnie zebrany sąd. Stawką była ich egzystencja. Pomimo prób, które podejmował Legat Freyn, zakony nie zostały oddane w zupełności pod jurysdykcję inkwizycji. Konklawę pięciu zakonów kosmicznych marins, których siły nie brały udziału w konflikcie, zostało poproszone o wydanie sądu. Tak nakazywała tradycja Astartes. Przedstawiciele tych, którzy brali udział w walkach bez względu na stronę, przedstawili wysokiemu sądowi swe dowody. Na szczególną uwagę zasługują zeznania kapitana Mirsana z Salamander, który w elokwentnej i poruszającej przemowie bronił honoru zakonu Katów, a wręcz całokształtu ich działań. Dopuszczono również jako dowód wyjątkowo długą przemowę mistrza Stibora Lazareka, który na rozprawie stawił się już niemal bliski śmierci, jego gorzkie wezwania do egzekucji wszystkich pokonanych przeciwników bez wyjątku również zdobyły na ławie przysięgłych pewnych zwolenników. Ostatnim, który zeznawałbym sa, był sam legat Frein, w pełnej pasji i mądrych słów przemowie wezwał z, z, zebranych przedstawicieli zakonnych do wzięcia pod uwagę nie tylko uczynków zasądzonych, ale i woli imperatora, a na koniec tego, jak wspomni ich historia. Trybunał wydał jednogłośny werdykt. Astralne szpony ogłoszono excommunicate traitoris, winni byli zbrojnemu przeciwstawieniu się imperium i podstępnego nakłonienia swych braci, by uczynili to samo. Sąd uznał również, że wszystkie zakony biorące udział w secesji Bada ponosiły odpowiedzialność nie tylko za złamanie zapisów kodeksa Startes, ale i starożytnego przymierza z imperatorem, który ten reprezentował. W ramach kary wszystkie astralne szpony w imperialnym areszcie oczekiwały na ścięcie skute kajdanami i z zasłoniętymi oczami. Kolejna część werdyktu traktowała o pozostałych zakonach secesjonistów. Orzeczono, że podjąć się będą musiały stuletniej krucjaty pokutnej, by odsłużyć za swe wykroczenia, a w jej trakcie nie będzie im wolno rekrutować w szeregi zakonu nowych braci. Tak oto ich przyszłe istnienie miało spocząć w ich własnych rękach i oprzeć się na łasce i życzliwości świętego imperatora. Co więcej, wojownicy modliszki stracić mieli wszystkie swe starożytne prawa do włości w regionie Endymion, a ich dobra i ruchomości powieczność miały trafić do Zakonu Ognistych Jastrzębi. Zakon lamentujących z kolei musiał w ramach reparacji trafić do zakonu e, tre, wobec. Mm, musiał w ramach reparacji wobec minotaurów oddać im okręty i osprzęt bitewny. Było to jednak jedynie uwierzytelnienie faktu, który dawno się odbył. Dla odmiany zakon Katów został obdarzony niewspółmierną łaską, a jego bliźniacze zakonne światy trafiły pod opiekę Salamander, ich własnych sukcesorów. Zamiast być kompletnie ogołocone, miały im zostać zwrócone, jeśli przetrwają swą stuletnią karną wyprawę. Życie zwykłych, zamieszkujących strefę melstrom mężczyzn i kobiet boleśnie doświadczonych dekadą nieszczęści rozlewu krwi należało teraz do administratum. Na swój udział w tych, w tych wątpliwej etyczności zyskach w kolejce stali również Adeptus mechanikus i inkwizycja i niestety każdemu winnemu czy nie, miało przypaść spłacenie swojej części, nie zawsze swojego długu. W wyznaniu ich zasług w ostatecznym brutalnym szturmie drastycznie pokiereszowany zakon gwiezdnych widm otrzymał dość prusową nagrodę, którą była władza nad niegdyś dumnym sektorem Badab. Edyktem legata dorzucono im jeszcze obowiązek ogarnięcia ocalałych. Choć gwiezdne widma dysponowały niespełna jedną trzecią sił, z którymi przystąpiły do wojny, to jako zakon, który po zniszczeniu swej niegdyśiejszej siedziby od dawna oparty był na flocie, z chęcią przyjął swoje trofeum. Choćby miało nim być Królestwo Popiołów, to zapracowali na nie ciężko. Po wyborze światów sektora, które miały im się należeć, zakon ściągnął swą poważnie uszkodzoną barkę bitewną Memento Mori na powierzchnię planety Jaka w Układzie Archea. Tam, służył, tam służyć miała jako podstawa do budowy ich nowej fortecy świątynnej, a Astartes rozpoczęli mozolny proces odbudowywania swego zakonu. W miarę jak na Wanajach, yy, zaczęły przybywać wypoczęte grupy zadaniowe imperialnej marynarki wojennej, a na Sagan umieszczono nowych audytorów administratum, siły lojalistycznych kosmicznych Maris rozpoczęły przemieszczenia z powrotem na swe zakonne światy i na nowe teatry działań. W końcu opiekunowie i nowi władcy strefy Melstrom byli już wyznaczeni. Dopiero jednak, gdy do opuszczenia Vanajach i powrotu na Zebeus Minoris szykował się miecz Ordona... Ostatnio z odległych barek bitewnych do układu dotarły wieści o mrocznym losie, który spadł na układ spokoju. Przed opuszczeniem strefy Melstrom flota zakonna Karcharodonów powróciła do regionu Endymion. Tam, za przyzwoleniem ognistych jastrzębi, uderzyła we wspomniany układ, który niegdyś był zasadniczym dla procesu rekrutacji wojowników modliszki. Bestialsko, jak plony, zebrano w celu uzupełnienia strat własnych całe pokolenie i, zakazano, i nakazano im toczyć walki na śmierć i życie, by, pokazać, by pokazali, czy są warci przetrwania wśród rodzaju karcharodonów. Spłacone tym sposobem krwią rekiny rozpoczęły przemieszczenie floty, ostatni raz widziano ich kierujących się w osnowę ponownie na trasę do zewnętrznych rubieży. Po powrocie na świętą terrę ostatnim aktem przed oddaniem przywilejów legata, inkwizytor Jarn Freyne Freyn e, zarządził edykt obliteracji, który pod auspicjami adeptus terra miał objąć astralne i tygrysie szpony i ich mistrza Lufkta Rozpoczął się więc proces wymazywania przeklętych imion i ich grzechów z kart imperialnej historii. Oczyszczone i odpowiednio zmodyfikowane wersje wydarzeń zaszłych w trakcie wojny zaczęły być wpisywane do akt, zniekształcając nomenklaturę i punkty odniesienia. W tym samym czasie inkwizycja prowadziła pogrom danych, e, o, by zamaskować niewygodne moralnie fakty dotyczące wojny o Badab. Oczy imperium zwróciły się ku kolejnym wyzwaniom. Czy my, ludzkość, jesteśmy zatem skazani, by wiecznie być ojcami własnych tortur, genezą własnej zagłady raz za razem? Niech Bóg Imperator ma nas w swojej opiece, tak jak miał zawsze. Tajny raportor do Heretykus, autor nieznany. Wybuch Multimelta okrutnie uszkodził tyrana, ten jednak zdołał przeżyć. Choć jedna strona jego ciała musiała zostać w całości zastąpiona bionicznymi protezami, Techmarins i konsyliarze jego byłego zakonu niezachwianie czuwali nad nim aż do ozdrowienia. Ósmego dnia tyran ponownie przemówił i nakazał swojej flocie znalezienie nowego świata do podboju. Dwunastego dnia zdołał powstać i ponownie przywdziać swój pancerz wspomagany. Jego fanatyczni zwolennicy okrzyknęli to cudem. Jeśli jednak rzeczywiście właśnie tym był jego powrót do zdrowia, to należał do kategorii wyjątkowo mrocznych. Siły Hurona, choć osłabione, z łatwością zdobyły pierwszą napotkaną fortecę korsarską, wybijając prawie wszystkich obrońców w pień. Ocalali poprzysięgli wierność tyranowi i zostali jego niewolnikami, błyskawicznie ucząc się strachu przed jego furią. Luftthuron Odrodził się jako Huron Czarne Serce, władca Czerwonych Korsarzy, lord Melstromu, żniwiarz krwi. Po zdobyciu nowych okrętów i popleczników przystąpił do budowy imperium godnego jego rządów. Nie minęło wiele czasu, gdy tyran, rozprzestrzeniając swe wpływy po okolicy, wykuł potężne imperium chaosu, zdolne do rywalizacji z Okiem Grozy. Jego budzące lękastralne szpony przeistoczyły się w Czerwonych Korsarzy, których nazwa wzięła się z koloru krwi, którego używali, by wymazać imperialną symbolikę i ikonografię obecną na ich pancerze. Stali się korsarskimi renegatami, bandą kosmicznych marii z chaosu. Po dziś dzień ci Astartes, którzy tragicznie poddali się pokusom chaosu, trafiając w szeregi czerwonych korsarzy, gorzkniejąc i wzmacniając się potęgą osnowy, która emanuje w tym piekielnym królestwie. Pierwsze raporty dotyczące napaści ze strony sił korsarskich operujących wewnątrz i wokół Melstromu dotarły do imperialnych władz na początku 927 roku, 41. milenium. Pogarszały się one znacząco, choć dotyczyły prawie tylko i wyłącznie regionu Gwiazd Bladych. Agenci i okręty wysłane na to terytorium zaczęły nadsyłać informacje o nowym potężnym watażce korsarzy, który prowadził swe operacje z wnętrza Melstromu, stojąc na czele Renegackich Kosmicznych marines w pancerzach koloru szkarłatu. Zdawał się być niezależnym od żadnej z głównych znanych frakcji, jednak działał z niespotykanym okrucieństwem i dyscypliną taktyczną. Mówił o sobie Huron czarne serce. Jak wyglądały szczegóły stron walczących? Po stronie lojalistów główni dowódcy John Dice Frayne, legat, naczelny prokurator ludobójstwa badabskiego, Carab e, Köln, lord wysoki dowódca, mistrz zakonny Czerwonych Skorpionów po zabójstwie poprzedniego mistrza zakonnego Ortisa nad światem Griff, Köln prawie jednogłośnie został obrany jego następcą. Zastąpił go jako magistra militum, naczelnego wodza sił lo lojalnych, władcy ludzkości. Werant Ortis, były lord wysoki, dowódca czerwonych skorpionów i magister militum wojny o Badab. Zginął, gdy czerwone skorpiony e, zdradzono nad światem Grief. Stibor Lazarek, dowódca rycerz Lazarek, był wielkim mistrzem, mistrzem zakonnym ognistych jastrzębi. Lias Isodon, ponury, mistrz zakonny raptorów. Asterion Molok, władca Minotaurów, mistrz zakonny Minotaurów. Omadon Tiresias, mistrz zakonny Gwiezdnych Widm. Tiberos Czerwone Przebudzenie, to mistrz zakonny Karcharodonów. Uriens, mistrz zakonny Ognistych Aniołów. Silas Alberek, dzierżący pogromce piekieł, kapitan trzeciej formacji egzorcystów. Mordakaj Blylock, e, łamacz busz, kapitan pierwszej kompanii Nowa Marines. Weiland Kal, żelazny wódz klanu wojennego Atropos, wysoki rzemieślnik zakonu synów Meduzy. Pelas Mirsan, kapitan drugiej kompanii Salamander. Anton Narvaez, porucznik dowódca Narvaez, jest dowódcą, jakby kapitanem czwartej kompanii błędnych Marines. Armand Titus, dreadnought spowiednik z zakonu wyjących gryfów. A jakie były lojalistyczne zakony? Karcharodoni. Egzorcyści, ogniste anioły, ogniste zjastrzębie, wyjące gryfy, błędni Marines, Minotaury, Nowa Marines, Raptory, Czerwone Skorpiony, Salamandry, Synowie Meduzy, Gwiezdne Widma. Jakie były pułki Imperialnej Gwardii? Regiment Kartański, a siły Adeptus Mechanicus, Legio Crucius, trzymani Manipuły. Po stronie secesjonistów do, główni dowódcy, czyli Luft, Huron, Jarwan Sartag, były mistrz zakonny wojowników modliszki, zabity w 906 roku podczas zdrady nad griff w początkowych stadiach wojny o Badab. Koisan Neotera, były mistrz zakonny wojowników modliszki w trakcie trwania wojny o Badab. Zaprowadzenie swego zakonu od śmierci Jarwana Sartaga, permanentnie osadzony w izolacji w więzieniu Penitentiakon. Ahazra Red, prorok pyłów, naczelny bibliotekarz zakonu wojowników modliszki, w końcowych, stadiach, w końcowych stadiach wojny praktycznie objął obowiązki mistrza zakonnego. Tulsa Kane, rekluzjarcha, wysoki kapelan zakonu katów, dowodził kontyngentem katów biorącym udział w wojnie o Badab. Malakim Foros, zwładca zniszczenia, mistrz zakonny lamentujących. Brały jeszcze udział niejakie... Astralne szpony, kaci lamentujący i wojownicy, modliszki, a w siłach pomocniczych legion tyrana. I tyle jeśli chodzi o wojnę o badaw, zakończyliśmy ten ciekawy, ciekawy temat. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się nie wiem kiedy. Trzymajcie się. Cześć.